Kolejny odcinek rozpocznę w inny sposób. Siemanko, siemanko wszystkim. Sprawdzamy, jakie są ciekawe ubrania. Na początek zobaczymy sobie poglądowo. I to już będę nosił. Mam bardzo podobną bluzę, kurtkę, bluzę. Ja mam bluzę, ale bardzo podobnie wygląda, tylko że nie ma kapturka. No, ta procedura potrwa długo, ale zawsze coś. Ile pieniędzy wydałem teraz? Ładnie. Czarna kurtka jest taka sama, tylko inny kolor. Dokładnie. Czyli ludzie, jak się zachowują bardzo dziwnie. NPC-ty. Stoi, zastanawia się, idzie, stoi, zastanawia się. I to jego jest codzienna czynność. On tutaj z tego sklepu nie wychodzi. Nie ma bata. A ja sobie zmieniam ubrania i mam wyrąbane. No dobrze, CJ. Tylko te ceny mnie niepokoją. Takie są nierówne i troszkę przesadzone. Jak robocza będzie kosztować powyżej 200 dolarów, to ja się chyba... nie wiem... zakleję taśmą klejącą. No jakim cudem taka koszula? Prawie 400? To jest chore. Tego nie nosiłem za bardzo. No, dobrze moi drodzy. Nie będę was tutaj przynudzał. Pokażę wam już te ubrania troszkę bliżej. Teraz uważajcie, wydałem 1000 dolarów, ale wydaje mi się, że tu wydam 1800. No, ciekawi mnie ten drugi zegarek. Srebrny chyba nie będzie aż tak drogi. Mam nadzieję. Ten łańcuch kosztował 660 dolarów. Że co? Srebrny droższy od złotego? Od kiedy tak jest? A nie na odwrót? Czarne lustrzanki. No są ok. Są ok. Nie ma tu problemów. Ale bez okularów jakoś mój CJ wygląda lepiej. Tak jakoś. Zielone szkiełka. No dobra, mogą być. Też tak będę wyglądał. Ciekawie. Jeszcze jest jeden sklep, który się nazywa Diderzachs, czy coś takiego. Czerwony beret? Dawajcie, będziemy czerwonymi beretami. Tam są bardzo eleganckie ciuchy. Tam jest bardzo drogo. Tylko że ten sklep jest w Los Santos, aczkolwiek nie pamiętam, czy on był w Las Venturas gdzieś w jakimś tam miejscu. No nic. Spróbuję się tam udać. I wtedy zobaczymy, czy tam się coś kupi fajnego. Jak się okazało ze wstępnych badań, na mapie nie ma tego sklepu Diderzachs. Jest tylko on w Las... nie w Las Venturas, co ja pierniczę. W Los Santos. O. Tylko tam jest ten sklep. I cóż, pogodzimy się z tym faktem. Ja natomiast jadę zapisać ponownie grę, tylko bliżej, bo nie chce mi się jechać aż z końca Las Venturas do kamieniołomu, bo strata czasu, a po drugie zmienię sobie fajnie siebie. Możecie sobie zobaczyć. W sumie na wakacje to tak się powinno teraz wyglądać, no nie? A nie jakieś tam kurtka zimowa, czapka, rękawiczki, kurcze, jeszcze najlepiej kożuch do tego i... nie wiem... rękawiczki ze śniegu. O, i tyle. Tyle rzec można w tym temacie. Dobra, i jedziemy na miejsce i zobaczymy, jaka to będzie kolejna praca. Centralnie w punkt i jedziemy.
Wydaje mi się, że każde zadanie jest zróżnicowane. Każde zadanie polega zupełnie na czymś innym. Z wywrotki wpadłem na tor kolejowy. Aha, no dobrze. Pociąg przyjedzie za 3 minuty, więc jest szansa na uratowanie sytuacji. Nie jest to żaden problem, bo te zadania nie są jakieś mega długie, ale myślałem, że będą się powtarzać. Będzie chodziło dokładnie to samo. A tu proszę. Jednak nie. Więc kreatywność twórców jest naprawdę imponująca. W GTA 5 powiem wam. W GTA 5 jakoś tego nie ma, zauważyłem. W GTA 5 to się tylko tak wydaje, bo misje fabularne są fajne, bardzo są dobrze napisane, ale aktywności tam są mocno ograniczone i niestety będę musiał się do tego przyznać, ale San Andreas to mi się najbardziej podoba. GTA 5 też jest ok, ale nie jest lepszy od San Andreas. Nie, i nigdy nie będzie. Dobra. Jedno odsunięte. W sumie lepiej spychać na stronę tam, gdzie bliżej są ustawione te beczki. W ogóle kto je postawił tu? Jakiś chory człowiek, psychiczny wręcz. Pociąg dalej przyjedzie, a ja nie wiem, czy ja zdążę. Dopiero 3. No, ja bym się bał. No szybciej, zepnij to. O, nie ma problemu. Jeszcze 5. Dobra. Spróbuję się skupić. Spróbuję się tylko skupić. Z której strony nadjedzie ten pociąg? Jak z tamtej, to dobrze, bo będę mógł mieć reakcję, czas reakcji, ale zdążę, chyba minimalnie zdążę. No pewnie. Burza piaskowa widać. Nie sprzyja kierowcom i samemu klimatowi. Dobra, ja zobaczę coś. Wow, ale przejechał. O kurde. To było niesamowite. Sześć ukończone misje w kamieniołomie. To szóste powinno być. Ładnie. Podoba mi się. Dobra. Okej, później odpiszę. Bo robię odcinek. To jakaś chata pusta. Tutaj można fajne wyskoki robić. To tak wolno jadę. Dawaj szybciej, no. Wyciśnij te 500 koni mechanicznych. A nie tylko 50. No i widzisz? Kurde, ty buldożerze, przez ciebie są kraksy. Patrz! Patrz, jak samochody się zachowują. Zwariowały normalnie. Dobra, to teraz pytanie takie, gdzie ja jadę? Gdzie ja w ogóle jadę? Gdzie ja jestem? Trudne życie kamieniołomiarza. Nie ma to jak popierdzielać, nic nie widząc, mając jedynie ograniczony kompas i wiarę w to, że się dotrze do pracy. Tak, to jest to. Dobra. Następna misja na dzisiaj i chyba ostatnia. Oby to coś podziałało. Skorzystaj z buldożera, by pozbyć się zwłok, zanim policjanci będą węszyć. Aha, zginął policjant. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No dobra. Tylko teraz pytanie, gdzie te zwłoki schować? Aha, i motor. To w kierunku strefy załadunkowej. No dobrze, teraz bardzo trzeba będzie ostrożnie operować pojazdem. Więc powoli, powoli, powoli.
tak, żeby nie utknął się w jakimś niepożądanym miejscu. O, jedzie, 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 patrzcie jak po maśle, jak po maśle. Tak się robi. Drodzy kochani, tak się robi. A teraz zajmij się zwłokami. Jak się motor zawiesił. Ja pierniczę. Te pojazdy są naprawdę świetne. Nie no, powiem wam, z tymi zwłokami miałem problem. Bo często skręcałem nie tam, gdzie trzeba i niestety. Szczególnie w tym miejscu. O, fajnie się turlasz. Prawda. Szczególnie, że są wzniesienia jakieś dziury i te zwłoki raz przez przypadek znajdowały się. O kurde, mam wsiąść do dźwigu? Przez przypadek zwłoki były pod buldożerem. I tak mną odskoczyło w tamtym momencie. Czyli co trzeba zaraz? Co trzeba zrobić? Myślałem, że to koniec, ale nie. Dziękuję, mamy za marcepan, bo sobie go teraz wcinam. To co ja mam teraz zrobić? Obniża zaczep. Co ja mam, ciężarów? Wywrotkę wziąć? To czemu ja nie mogę sobie? Co ja robię? A. Jaki tu ze mnie jest łeb? Zaraz, co tu trzeba robić? Nie pamiętam za bardzo, co się tu robiło. Ale wiem jedno, że to, co robię teraz, to nic fajnego. Trzeba patrzeć na cień. Aha, te dwie rzeczy wziąć, tak? No dobra. Czekaj, czy ja teraz w dobre miejsce wpakuję ten motor. Powoli, 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 powoli. Musi się tak huśtać. Aż cholera, no. No. Zwalnia obiekty. Okej. To się udało zrobić. Ale teraz, jak z tymi zwłokami? To też się da przyczepić z tymi zwłokami? No, żartujecie sobie chyba. Testuję za każdym razem. O! A z jakim cudem? Chyba, że ma coś metalowego. Może. No kurde, nie huśtaj się, ziom. Aha, na tym to polegało. Dobra. Kurde, kiedy ja to ostatni raz robiłem? Z parę lat temu? No. Polecenie brzmi ostrożnie, więc nie można się wywrócić i szybko jechać. No. Kurde, już myślałem, że coś się stanie, a tu nie.
Ładuj zwłoki i motor do wody. No, łatwo mówić. Gdyby tylko mi tutaj nikt nie wjechał. O nie, jedź! Co? Moment. Najgorsza rzecz jest wtedy, kiedy w ogóle o coś walniecie teraz tą wywrotką. Obojętnie w co nie uderzycie. Więc trzeba uważać. Ja mówię bardzo uważać. W skały uderzycie, już jest koniec. W co innego uderzycie, też jest koniec. Więc naprawdę trzeba być tu bardzo delikatnym. Ja już trzeci raz to robię. I to jest najgorszy moment, bo w co ja nie walnę, to już jest koniec, dosłownie, zadania. Dlatego trzeba się wcisnąć! Dobra, i teraz, aby wywrotka wpadła z motorem. Aha, no dobra, no to trzeba tylko robić tak. Żeby nie wypaść. To jest bardzo trudne teraz. Spadnie to do wody czy nie? Okej. Ciało spadło, ale jeszcze motor nie. Ta-dam! Jest! Kamieniołom ukończony. Arek, bardzo ci dziękuję, że powiedziałeś 7 zadań trzeba zrobić, żeby ukończyć kamieniołom. Bardzo ci za to dziękuję. Sam nawet nie byłem świadomy tego, że 7. Ja myślałem, że 8 albo 10, a tu proszę aż tylko 7. Misje w kamieniołomie zostały ukończone w czasie 21 minut 32 sekund. W przyszłych misjach będziesz się zmagać ze swoimi lepszymi czasami. Bardzo dobrze! Wywrotka i buldorze są odtąd dostępne w kamieniołomie. Super! Bardzo się cieszę. No, to długo nie pobawiliśmy się w kamieniołomach. Zatem... Zatem ja wam dziękuję bardzo za uwagę i spierdzieloć! Do zobaczenia w kolejnym zwariowanym ze mną odcinku. Będziemy robić dalej wyścigi. Zróbmy już wyścigi w Las Venturas, ponieważ są tutaj dwa miejsca, gdzie się robi wyścigi i tego będzie trochę więcej. Dlatego warto jednak tutaj to zrobić. Trzymajcie się, do zobaczenia. Kurde, ale tłok! No wypierdzielać malinki. Pierdzielone, no ja nie mogę. Co za ludzie, no.